mogę pokazać świat taki, jak mam w głowie. Nie musi to być szarobur, jaki na co dzień nas otacza, tylko taki, jakbym chciała widzieć. Cześć, jestem Paulina. Zajmuję się ilustracją, rysunkiem i malarstwem i w ogóle zmienianiem naszego świata w bajkę. Wszystko to, co przyjdzie mi do głowy, przynoszę na różne podłoża. Papier, drewniane krążki, a czasami nawet i ściany. Zaczęło się od portretów, tylko nie takich standardowych, tylko bajkowych, czyli tak jak ja widzę daną osobę. Był to prezent dla mojej kuzynki na ślub, później opublikowałam na swoim profilu, a później to już była lawina zamówień i tak powoli zaczęłam bawić się kreską, modyfikacją tego, jak ja widzę świat i tak właśnie powstała pracownia moja Czarny Jamnik. Inspiracji tak naprawdę szukam wszędzie. Często dużo mam na telefonie zdjęć zrobionych gdzieś z podróży. Na przykład zobaczę, jak jechaliśmy pociągiem, bocian stał na domku gdzieś tam w takim szczerym poru i właśnie pomyślałam, że to by była świetna ilustracja. I czasami okazuje się, że papier jest surowy, jednak to nie jest takie fajne, jak w głowie było. Ale tak, staram się czerpać po prostu inspiracje z tego, co nas otacza. Teraz moim marzeniem jest zacząć tworzyć ilustracje do książek. Jeszcze takich nie robiłam, jestem dopiero w trakcie, więc nie umiem powiedzieć, jak to się przełoży później, czy to faktycznie było marzenie takie, że spełnienie jego daje mi taką radość, ale marzy mi się to, bo to jest bardzo fajny proces tworzenia do czyjegoś tekstu, ilustracji, żeby autor też stwierdził, że tak, ja miałem to w głowie, jak pisałem, więc cały proces powstawania takiej książki jest super. Moje zdolności nakierowały mnie na moją pasję i wiem, że niektórym osobom ciężko jest znaleźć w sobie pasję, ale myślę, że każdy jakieś zamiłowania ma, które mogą się w to przerodzić, ale trzeba umieć się oderwać, żeby cały czas mieć po prostu chęć na więcej, a to jest taki motor do działania, do tego, żeby się rozwijać.